Kraina, do której chcemy Was dzisiaj zabrać, znana była już w okresie średniowiecza. Położona w centrum ówczesnego państwa polskiego, odgrywała dużą rolę jako miejsce krzyżowania się szlaków handlowych. Charakterystyczny nizinny krajobraz z licznymi rzekami sprzyja wypoczynkowi, a ciekawe zabytki przyciągają turystów z całego kraju. Zapraszamy na film prezentujący wybrane zabytki ziemi łęczyckiej, które możecie zobaczyć w jeden dzień. Archikolegiata w Tumie to jeden z najlepszych przykładów budowli romańskich w Polsce. Kolegiata łęczycka powstała w XII wieku, a wioska zyskała nazwę Tum dlatego, iż dawniej właśnie kolegiatę i katedry nazywano Tumami. Kolegiata w Tumie to trójnawowa, orientowana bazylika z dwoma apsydami. Od zachodu znajdują się dwie czworoboczne wieże, a od wschodu dwie baszty, pokryte stożkowym dachem. Zbudowana została w stylu romańskim z granitu, piaskowca i kamienia polnego. We wnętrzu kryje cenne elementy romańskiego wyposażenia. Choć podczas wojny została uszkodzona, to szybko została odbudowana. Legenda głosi, że kolegiata znalazła się w Tumie za sprawą diabła Boruty, który porwał ją z centrum Łęczycy i upuścił na polach nad Bzurą. Świadczyć o tym mają ślady diabelskich pazurów na ścianie wieży kościoła. Wejście do kościoła wiedzie przez pięknie zdobiony portal z piaskowca, przedstawiający Madonnę z Dzieciątkiem i dwa anioły. Wnętrze zachowało surowy klimat z emporami i widocznymi, średniowiecznymi oraz renesansowymi freskami. Kilkukrotne przebudowy sprawiły, że kolegiata posiada elementy gotyckie i renesansowe. W najstarszej części kościoła znajduje się romański fresk z wizerunkiem Chrystusa Pankratora w towarzystwie Maryi i Jana Chrzciciela. Dzieło datowane jest na XII wiek i zostało wykonane przez nieznanego artystę. Warto zwrócić również uwagę na płyty nagrobne kanoników łęczyckich z XV wieku i płytę nagrobną z wizerunkiem rycerza. W jednej z kaplic znajduje się XV-wieczna chrzcielnica z najstarszą zachowaną w Polsce czaszą pokrytą pismem runicznym. Czasza jest zamykana na kłódkę, mając zapobiec wykradaniu przez czarownicę wody święconej. Tuż obok kolegiaty stoi mały, niepozorny kościółek parafialny pod wezwaniem świętego Mikołaja. Powstał w 1761 roku podczas remontu kolegiaty. Archikolegiata w Tumie to wspaniałe dzieło sięgające czasów tworzenia się polskiej państwowości, które koniecznie trzeba odwiedzić. Zwiedzić je można w sezonie od środy do soboty i w niedzielę po zakończeniu nabożeństw. Przed kościołem nie ma parkingu, ale bez problemu znajdziecie tam miejsce, gdzie można pozostawić samochód. Sześćset metrów od tumskiej kolegiaty powstał w 2013 roku skansen Łęczycka Zagroda Chłopska. Odwiedzając go dowiecie się, jak pod koniec XIX wieku żyli i pracowali mieszkańcy ziemi łęczyckiej. W skansenie można obejrzeć rekonstrukcję chałupy stojącej niegdyś we wsi Chorki wraz z wyposażeniem wielofunkcyjnego budynku inwentarskiego i stodoły ze wsi Łęka, wiatraka, który jeszcze kilka lat temu stał we wsi Zawada i mielił zboże do 1957 roku. Wewnątrz znajduje się ekspozycja obrazująca młynarstwo wietrzne na obszarze Łęczyckiego na przełomie XIX i XX wieku.
stodole znajduje się ekspozycja maszyn i narzędzi rolniczych, a także prezentacja kolekcji pojazdów konnych z działu gospodarstwa i przemysłu wiejskiego Muzeum Archeologicznego w Łodzi. Historia olejarni zaczyna się w 1948 roku. Wtedy jej urządzenia częściowo zakupione ze znacznie starszej olejarni zostały uruchomione w jednym z gospodarstw w miejscowości Mszadla. Olejarnia działała tam do 2000 roku. Możemy w niej zobaczyć m.in. prasę dźwigową do tłoczenia oleju, palenisko z kociołkiem, mlewnik i skrzynię na ziarno. Kuźnia pochodzi z miejscowości Porszewice, gdzie powstała na początku XX wieku. Co ciekawe, prowadzono w niej działalność rzemieślniczą aż do momentu zakupu budynku przez muzeum. We wnętrzu obok murowanego paleniska zobaczyć możemy zestaw narzędzi kowalskich, służących m.in. do podkuwania koni czy napraw chłopskich narzędzi rolniczych. Ten niewielki skansen, dzięki przyjęciu, jakie spotkało nas na miejscu, możemy z czystym sercem wszystkim polecić. Niesamowity opiekun, kiedy tylko pozwalały mu obowiązki, podchodził do nas i z wielkim zaangażowaniem opowiadał o wszystkim. Skansen możecie zwiedzać od wtorku do niedzieli. Bilety są w przyzwoitych cenach. Uważajcie jednak, podjeżdżając na parking, gdyż droga z betonowych płyt to sprawdzian dla większości samochodów osobowych. W niewielkiej wsi pod Kutnem wojewoda łęczycki Mikołaj Oporowski wzniósł w XV wieku na sztucznie usypanej wyspie ceglany zamek. Wprawdzie określenie zamek jest trochę na wyrost, gdyż właściwie od samego początku pełnił on głównie funkcje mieszkalne. Przez ponad 100 lat był rezydencją Oporowskich, rodziny, która przy boku Jagiellonów stała się jedną z najbardziej wpływowych w Rzeczpospolitej. Zespół zamkowy wzniesiono na planie czworoboku. Składa się nań budynek mieszkalny, wieża oraz baszty połączone wysokimi murami. Prostokątny dziedziniec pokrywa oryginalny bruk odkryty podczas prac konserwatorskich. Od strony południowej zrekonstruowano drewniany krużganek. Wnętrze zamku jest stosunkowo skromne. Trasa zwiedzania rozpoczyna się na parterze i obejmuje sień wejściową z meblami w stylu Biedermeier z XIX wieku, stanowiącymi autentyczne wyposażenie zamku. Skarbczyk to niewielkie pomieszczenie, w którym zachowały się gotyckie sklepienia krzyżowo-żebrowe. W sali na parterze wieży z oryginalną posadzką z XVII wieku zobaczyć możemy meble neorenesansowe, pasy kontuszowe, oryginalną zbroję rycerską, rzeźby z kości słoniowej oraz pistolety skałkowe. Na piętrze zobaczymy salonik z pochodzącymi z XIX wieku kominkiem i piecem, kompletem XIX-wiecznych niemieckich krzeseł i foteli, w jadalni oszklone szafy wypełnione zastawą stołową i komplet mebli w stylu neobarokowym. Nad całością zaś góruje drewniany XVII-wieczny strop z barwną dekoracją. Z
Sala rycerska jest największą komnatą na zamku, z odsłoniętym podczas prac konserwatorskich zdobionym motywem wici roślinnej renesansowym stropem. Wyposażono ją m.in. we francuski piec renesansowy z XVI wieku, londyński zegar z około 1840 roku, renesansowy stół z murowaną płytą, pokryte kurdybanem fotele barokowe i barokową szafę, a także bogatą kolekcją portretów dawnych właścicieli. Zwiedzanie wnętrz zakończymy w sypialni, w której dominują solidne meble w stylu neogotyckim i neorenesansowym. Jest też wielki, bogato zdobiony fotel na biegunach. Całość otacza malowniczy 11-hektarowy park z pierwszej połowy XIX wieku, gdzie rosną rzadkie gatunki drzew. Pomimo iż zamek nie należy do największych, ma swój niepowtarzalny urok. Zwiedzać go można codziennie, a obejście całości wraz z parkiem nie powinno Wam zająć więcej niż 1,5 godziny. W pobliżu nie ma wyznaczonego parkingu, większość samochodów parkuje w uliczce nad stawami rybnymi przy bocznej bramie. Historyczna ziemia łęczycka to jeden z piękniejszych zakątków Polski. Oprócz kolegiaty i skansenów w Tumie i zamku w Oporowie, możecie obejrzeć tu jeszcze ruiny zamku w Łęczycy, czy geometryczny środek Polski w miejscowości Piątek. Położenie nad rzeką Bzurą i jej dopływami, z dominującym krajobrazem bezkresnych łąk i rozlewisk z trzcinowymi szuwarami, sprzyja wypoczynkowi. Położenie w pobliżu aglomeracji łódzkiej i warszawskiej oraz łączącej je autostrady Wolności ułatwia dojazd. Warto się tu wybrać na parę dni czy weekend i odpocząć od codziennego zgiełku i zabiegania. Zapraszamy na Ziemię Łęczycką.